Cześć, witam wszystkich. Bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z Gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na Łowcy Demonów, bo tak naprawdę wy to oglądacie 7 kwietnia, ja to nagram 6 kwietnia, więc dla was 4 dni temu była rocznica na tym Łowcy Demonów 3 kwietnia 2020 roku. Wyszedł serwer 38 Polski. Co za tym idzie, wtedy też założyliśmy sobie właśnie tego Łowcę Demonów. No i 3 kwietnia 2021 roku minął rok odkąd już właśnie tą postać założyliśmy. No już ponad rok na niej gramy. Także uznałem, że dobrze by było nagrać sobie takie podsumowanie, gdzie Wam pokażę jak ta postać przez ten rok się rozwinęła, jak wyglądają jej statystyki, no poziom już widzicie od razu na starcie i tak dalej. Tutaj jeszcze mogę Wam pokazać, od razu mamy tą rocznicę, czyli to osiągnięcie po prostu w klaserze Graj Przez Rok. Ja totalnie o tym zapomniałem, dopiero mi to wyskoczyło właśnie 3 kwietnia, jak wszedłem na konto, także dopiero wtedy mi się o tym przypomniało, no i stwierdziłem, że wypadałoby coś z tej okazji nagrać. Zanim jeszcze do tego przejdziemy, to tak, dużo osób może się zastanawiać, czemu nie ma teraz filmów. Mam taką, można powiedzieć, przerwę, w sensie takim, że raczej pracuję nad tym, żeby te filmy były lepsze, żeby wrócić i żeby Wam się to bardziej podobało. Głównie nie chodzi mi tutaj o technicznie, bo technicznie uważam, że są ok, ale na przykład merytorycznie, żeby jakoś to lepiej brzmiało i tak dalej, żeby tutaj miniaturki, to też jest rzecz, rzecz która się poprawi. Możecie w ogóle dać znać, bo ten film prawdopodobnie ma pierwszą miniaturkę z takiej nowej serii, nazwijmy to, będzie to robiła inna osoba, i myślę, że jest ok. I możecie dać znać w komentarzu, czy Wam się podoba, czy też nie. No i teraz myślę, że mniej więcej w takim stylu miniaturki będą, żeby pokazywały mniej więcej, co się dzieje w filmie i żeby to jakoś wyglądało. Także dlatego teraz jest przerwa, no bo będę chciał tak się poprawić właśnie, jeżeli chodzi o te filmy i nad tym pracuję tak naprawdę tam w wolnej chwili. Oprócz tego, jeżeli mimo to brakuje Wam tam mojej osoby, bo zawsze jak robię jakąś przerwę, że kilka dni nie ma filmów, to zaraz są komentarze, kiedy nowy film i tak dalej pod jakimiś starszymi filmami, co jest bardzo miłe. Ale tak, od dwóch tygodni praktycznie regularnie można by powiedzieć, że prawie codziennie streamujemy sobie na Twitchu, w sensie ja streamuję dla Was możecie sobie tam wbijać, są gierki z subskrybentami na Twitchu, ze wspierającymi na YouTubie jest oczywiście Shakes, co jest tak naprawdę no, takim korem, można powiedzieć streama i generalnie tego kanału no dlatego tak to wygląda, ale też są gierki z widzami Hmm, więc zapraszam po prostu, jeżeli Was to ciekawi. Streamki są przeważnie około godziny 18, z dwie godzinki może trzy, różnie to bywa. Oprócz tego jeszcze możecie wbijać na Discorda mojego, który też jest w przypiętym komentarzu i w opisie, o w ogóle fajny błąd nam wyskoczył, yy, gdzie też jestem tam praktycznie cały czas, więc no po prostu zapraszam, też tam można popisać i pogadać i tak dalej. Yy, dobra, myślę, że lecimy. Jeżeli chodzi o Łowcę mąż, to tak jak mówię 3 kwietnia minął rok, yy, jak na nim gramy, jak ta postać w ogóle istnieje. No i tak, jak możecie wywnioskować tutaj z opisu... 20 listopada 2020 roku wbiliśmy na nim czterysetny poziom i w tym momencie też zaczęliśmy grać na golda, więc ja od czterysetnego poziomu, o w ogóle ciekawe, akurat jak nagrywam, od 400 poziomu ja gram sobie tutaj właśnie na golda. Także no od tamtej pory wbiłem zaledwie 29 leveli, można powiedzieć, że prawie 30, ale dzięki temu mam też top 2 statystyki na serwerze i jedynie osoba, która ma lepsze statystyki ode mnie, no to taka, która farmiła non stop ten pierwszy legendarny loch, gdzie tam no naprawdę można było zarobić chore ilości golda, ale gdyby nie to, no to byśmy mieli te postawy najlepsze na serwerze, co jest według mnie ok. Ja jednak tutaj się nie jaram za bardzo levelem, chociaż wiadomo, no też jest fajnie mieć wysoki, też to fajnie wygląda, ale ja się jaram bardziej statystykami, jak one są duże, więc no dlatego na każdej swojej postaci prędzej czy później na tego golda przechodzę. Zazwyczaj staram się jak najwcześniej. Więc tak, tak wygląda w ogóle ranking serwera. To Was może interesować, więc proszę bardzo. Kontrowersyjna postać. W sensie klasa postaci, jaką jest łowca demonów, bardzo dużo osób z Was pyta, czy polecam, czy nie polecam. No, zdecydowanie odradzam, zdecydowanie nie polecam. Dlaczego? Jeżeli chodzi o PvP, jest on bezbronny jak dziecko. Tu wam mogę, mogę w sumie pokazać jedną walkę, która miała miejsce przed chwilą swoją drogą yy, z Martinem, tutaj 97. Yy, pokaż walkę, no i zobaczcie sami. Yy, my tutaj, jeżeli się nie odrodzimy, to praktycznie no, 90% walk przegrywamy, niestety, taka jest smutna prawda. Yy, no a tutaj jeszcze mamy odrodzenie walczymy, przypominam, z berserkiem, czyli z, be z klasą postaci, yy, która, jeżeli chodzi o, yy, o ranking PVP, jest yy, najgorsza, yy, ma drugie miejsce od yy, końca, czyli po prostu no, yy, łowca demonów jest najgorszy, a na drugim miejscu w tych najgorszych klasach to jest Berserk, trochę za zamotałem, ale chyba wiecie o co chodzi, no i zobaczcie, my tutaj się odrodziliśmy, co prawda fartem, bo fartem, no bo zostało mu milion HP no ale i tak przegraliśmy z nim mając, tak jak mówię, top 2 statystyki na serwerze, więc no w teorii tutaj w rankingu powinniśmy być na drugim miejscu, no ale oczywiście tak to nie działa więc no odradzam, zdecydowanie wam odradzam granie tą klasą postaci jeżeli w lochach nie jest najgorsza, w lochach jest nawet ok chociaż też nie jest jakaś tam wybitna. Można ją porównać w sumie ze zwiadowcą w lochach, no yy, tam jakoś zwiadowców i, i wojowników jakoś tam się przeklika, no, ale na magach się stoi i yy, tak to po prostu wygląda, więc no już lepiej wziąć zwiadowcę, który w PvP jest naprawdę okej. Okay. Mm. Więc, tak jak mówię, no jeżeli wam zależy na tym, żeby sobie wziąć, wziąć postać, która jest dobra w lochach, no to już polecam berserka. Natomiast jeżeli wam zależy na PvP, no to polecam jakiegoś, nie wiem, wojownika, maga, zwiadowcę. No na pewno są to o wiele lepsze i o wiele bardziej takie, można powiedzieć, stabilne klasy, aniżeli łowca demonów, który, tak jak mówię, jest bezbronny jak dziecko w PvP, jest no totalnym szczochem. Jest po prostu no, tragiczny, słabiutki i nie polecam od razu, zdecydowanie. Więc tak wygląda ranking tutaj w tym momencie tak to się prezentuje. To jeden gracz serwera jest to Cinu. 4, jeżeli chodzi o poziom oczywiście postaci 436 level berserk także no bardzo bardzo ładnie. Drugi tu widzę że jest misiek, który ma w tym momencie 434 level co ciekawe magiem, więc też no tutaj misiek z naszej gildy, więc wiem że no bardzo bardzo fajnie ciśnie i oczywiście gratuluję z tego miejsca. No ale reszta rankingu wygląda mniej więcej tak, więc no możecie sobie nie wiem zastopować czy coś. Tutaj jest zdecydowanie te dwie. Osoby należy pochwalić po prostu za level, no i też no zaraz tu ktoś powie, że o, chwalisz, bo są z Twojej gildii no ale nie no, spojrzcie sobie na ranking, no te dwie osoby mają po prostu level najwyższy. Tutaj widzę, że Martin 432, no ale generalnie tak to się prezentuje, więc, więc tak to wygląda. Jeżeli chodzi o gildię, to jesteśmy pierwsi. Póki co bezapelacyjnie zobaczymy, jak to się dalej rozwinie, bo tutaj na serwerze powstała nowa gildia Phoenix, no ale zobaczymy, czy będą nam w stanie zagrozić, czy też nie. Twierdzę, no to myślę, że taki ranking mało kogo interesujący. Pupile, pupile ciekawe, o nawet jesteśmy pierwsi, to nawet nie wiedziałem, od razu powiem. Ale pupile to jest takie RNG, co jest w sumie dość smutne, że dzisiaj jesteśmy pierwsi, jutro będziemy na 30 pozycji, bo przegramy jakąś tam walkę, czy nawet więcej niż jedną. Pupile jest to straszne RNG. Jeżeli chodzi o ilość pupili, mamy seteczkę, wbiliśmy tą setkę tak naprawdę w tą Wielkanoc, bo brakowało nam tylko Wydrzewa, no i tutaj już dużo osób ma właśnie tą setkę Zaliczoną, tutaj widzę, że cin tutaj widzę, że list polakarnego, także tak to, no to, w sumie nie dużo, to w sumie tylko ile? 6 osób na serwerze, to faktycznie nie tak dużo, no ale tak wygląda ranking pupili. No i podziemia, myślę, że też niezbyt, niezbyt ciekawy ranking. Tutaj najważniejsze no to ranki, to gracze, gildie no i ci pupile, myślę, że te pupile bardziej, myślę, że to Was najbardziej ciekawi, ale tak jak mówię, no jeżeli chodzi o pupile. Jest to przykre, bo jako grzybiarze no to dążymy do tego, żeby, żeby te pupile jak najszybciej tutaj sobie przejść całą ścieżkę, no i jak najszybciej zdobyć tego 20 i karmić. Problem polega na tym, że nawet jak tego 20 nakarmimy na 200 i potem zaczniemy karmić tego, to już cała reszta, która na pójdzie przejściami, które są po najmniejszej linii oporu, najtańsze, dokarmi już tego 20 na 200 poziom, no to już ma szansę z nami wygrać. I po prostu dlatego ten ranking, mimo tutaj przewagi, jeżeli chodzi o jedzonka, o karmię, no to dlatego on się tak waha, że tak jak mówię, no dzisiaj jesteśmy na pierwszej pozycji, jutro możemy być na 30. Jeżeli chodzi o, je, o pupile, no to mogę szybko przelecieć, że wygląda to tak. Zaraz przejdziemy do statystyk. Generalnie tu wam mówię, pokażę całą postać, żebyście mieli obraz jak to wygląda po tym roku. Tak wygląda nasz mrok. Kto chce to sobie, może zatrzymać światło, ziemia ogień, no i tutaj woda więc, więc tak wyglądają nasze jedzonka a tutaj już mamy nakarmione, aurę mamy w tym momencie 27 i 350, także też to wygląda w miarę git, co wam tu mogę jeszcze pokazać, arena to nic ciekawego, zbrojownia gabinet magii, pupile widzicie, lochy lochy, ciekawa sprawa, jeżeli chodzi o światło, no to mamy w górę Olimp 10 na 10 no i mamy 13 piętro 20 na 20 13 piętro już na 99% mogę pokonać ale to sobie wstrzymamy się jeszcze nigdzie nam się nie śpieszy, jak będziemy na grać odcinek z lochów z tego konta no to sobie wtedy go pociśniemy tutaj jeżeli chodzi o strefę roku no to wygląda to w następujący sposób też sobie możecie oczywiście zatrzymać i przeanalizować no tak jak mówię to jest roczna postać więc no tak to wygląda twierdza może was ciekawić no oczywiście 20 poziom skarbiec mamy 15 także dość słabo ale w tym momencie mamy dość, dość dużo tutaj tych surowców. Drewno, kamień, więc skupiamy się na kopalni klejnotów, która w tym momencie jest na poziomie 34. Za dwa dni, 2,5 dnia, można by powiedzieć, zbuduje nam się 35. Także jest GID. Jeżeli chodzi o podziemia, no to tak, wszystko już na 15. Kopalnia złota na poziomie 20. Buduje się 21. No wiadomo, chcemy jak najszybciej 25, żeby można było jednocześnie i odbierać tego golda, i go sobie, i, i rozbudować tą kopalnię po prostu. Dobra, no Gildia wygląda tak. Gildia tak samo ma rok. Co ciekawe, jak zaczynaliśmy, to byliśmy na tam, nie wiem, czwartej pozycji, może nawet piątej, i powolutku, powolutku, pięknie się w górę. Tu jestem w ogóle strasznie zadowolony ze składów tej gildii. Uważam, że to jest gildia, która mi się, no, chyba najbardziej udała, jeżeli chodzi o osoby grające, jeżeli chodzi o atmosferę i tak dalej. Więc tutaj oczywiście nie ujmuję, nie ujmuję innym swoim gildiom, które miałem bądź mam, no, ale tak jak mówię, na tym serwerze 38 strasznie fajnie nam się ekipa zgrała. No i mamy średni Poziom 400, który wbiliśmy, mamy tu napisane 4 kwietnia, yy, czyli dokładnie jeden dzień po, po roku tego serwera. Yy, 1000 rycerzy, które wbiliśmy yy, 25 stycznia, jako drudzy na serwerze. Ale Girdia, która która wbiła jako pierwsza, yy, już jej nie ma, bo się rozpadła. Yy, w sensie ona jest, tylko że teraz ma totalnie innych członków. O tutaj widzicie Siege, o i oni nawet mają. 11 stycznia mają najszybsze 1000 rycerzy, yy, no ale w tym momencie mają 981, więc no póki co, my chyba jako jedyni mamy, yy, mamy 1000 na serwerze chociaż nie, nie wiem jak tam Fe Fenix stoi. Czekajcie jeszcze, co my możemy ogarnąć. 989. No to oni też nie mają jeszcze jeszcze 1000. Pierwszy ukończony portal gildyjny mieliśmy 23 listopada, więc no już jakiś czas temu. No i tak to wygląda, nie? Jeżeli chodzi o doktora Babowu, no to nie mam co wam tu pokazywać za bardzo i tyle. Tyle, jeżeli chodzi właśnie o to, jak wygląda ta postać. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. Zaraz przejdziemy do tych statystyk, jak cały czas o tym wspominam. Wiem, wiem, nie zapomniałem. Wszystko jest ok. Aha, jeszcze osiągnięcia wam mogę w sumie pokazać, jakie my tu mamy. No klaser oczywiście standardowo, jak na postaci rocznej, wszystkie itemki, jakie możemy, jakie możemy mieć w ogóle w klaserze, mamy. Czyli tu wszystko jest po 100%. No i teraz jeżeli chodzi o potwory, to nam brakuje tak ostatniego ze strefy światła z tego tam z tej góry Olimp. Jeżeli chodzi o tutaj tego 13 piętro, poczekajcie, bo tu jest chyba karuzela z idolami dokładnie, ale jeszcze gdzieś tutaj mamy 13 piętro, którego też nam brakuje. Tylko to jest chyba wcześniej. Poczekajcie sekundkę, ja tutaj znajdę. Nie, gdzie, gdzie to trzynaste piętro jest, bo nawet nie wiem, tutaj jest wieża, potwory zwierzy, bo czekajcie, gdzieś tutaj gdzieś tutaj to może przegapiłem, no tu jest ta szkoła magii, tu są ci, tutaj są z tego nowego lochu, kurde, no to musi być gdzieś wcześniej, no bo 13, o jest dokładnie. 13 piętro to jest już dość stary loch, no ale wiemy, że doszli ci nowi przeciwnicy, no i tutaj tego ostatniego maga nam brakuje właśnie w klaserze, którego tak jak wam wspomniałem, już raczej mogę ubić na 99% czyli nam brakuje tych dwóch dokładnie tego tutaj, tego tutaj, no i oczywiście w tej Tutaj karuzeli z idolami też nam brakuje bardzo wiele, wiele obrazków, jeszcze wielu przeciwników. No i jak ich zdobędziemy, no to będziemy mieli już tego klaserka 100%. Teraz tak, jeżeli chodzi o tutaj achievementy, czyli osiągnięcia, na turysty nie mamy zrobionego, co mogę zrobić, ale jakoś nigdy mi się nie chce za to zabrać. Osiągnij poziom 500, jeszcze brakuje. Ukończ esteros strefie mroku, ulepsz wszystkie budynki do poziomu 15. Tutaj, jeżeli chodzi o twierdzę, ulepsz wszystkie budynki do najwyższego poziomu, to też chyba chodzi. o potwierdzę, zdobądź wszystkie 49 poprzednich osiągnięć. No tak jak mówię, no tutaj jeżeli chodzi o tego naturystę, no to mogę go zrobić, ale nigdy mi się nie chce. Na no z tymi osiągnięciami, no to już jest, będzie o wiele, o wiele większy problem. Tu mamy wszystko jeżeli chodzi o Strefę Mroku, Mroczny Hemoridor, Karuzela z Idorami 10 pięter jeszcze nie mamy, Ulepsz Kopalnie Klejnotów i Złota do 50 poziomu to też jeszcze nie mam, no i Pokonaj nordy Nordyckich Bogów też w Mroku tego też jeszcze nie mam, czyli głównie tutaj achievementy właśnie jeżeli chodzi o tą Strefę Mroku. Dobra, statystyki na sam koniec, co Was może najbardziej ciekawi, ale zostawiłem to na sam koniec. Tak jak mówię, od 20 listopada, czyli od poziomu 400, idziemy na Golda. Statystyki mamy top 2 na serwerze. Gdyby nie tamten Loch, prawdopodobnie byłoby top 1, ale to też nie ma co wiecie, mówić, co by było gdyby. Po prostu top 2 na serwerze są te statystyki. No i tak, podstawy w boki, no to wiadomo, tam powiedzmy średnio 1400, niech będzie. To i tak nieważne. Szczęścia mamy 1000, w tym momencie 570 w zaokrągleniu. No i zręczności 16200 w podstawie, natomiast HP 3500, na 3500 się zatrzymałem i poleciałem, leciałem cały czas i lecę do tej pory w zręczność, no i mamy 16200, czyli łącznie łącznie 19700 tego HP, jeszcze dzisiaj nie robiłem w ogóle awki, no to dzisiaj jeszcze wleci powiedzmy tam z 40 statystyk, czy coś koło tego. Także tak to po prostu wygląda. Czy tam może 45, no nieważne. Więc tak jak mówię, no jest, to, jest to wydaje mi się, że wynik ok. Wiadomo, że też tutaj mamy tylko dwa klejnoty pomarańczowe. Te klejnoty pomarańczowe teraz strasznie można powiedzieć, że burzą, zaburzają to ilość statystyk. No bo teraz o wiele więcej tej zręczności HP będziemy mieli. Ale ja sobie na każdym koncie czekam na spokojnie, aż będzie to święto twierdzy, aż będą lecieć same duże kamyki. No i wtedy na spokojnie się ubiorę, właśnie powiedzmy, w same duże Pomarańczowe albo tam zjaden czarny zostawię, to jeszcze zobaczymy. Dobra, to by było chyba na tyle. Widzę, że 15 minut. Sorry w ogóle za moją fryzurę, to wam powiem na koniec. Ale no do 9 kwietnia jestem na kwarantannie już od dwóch tygodni. No i nawet nie mam jakiś do fryzjera, więc no te włosy wyglądają tak, jak wyglądają także sorki. Za to, M mam nadzieję, że wam nie przeszkadzam. I ok. I wydaje mi się, że chyba wszystko wam powiedziałem. Jeżeli coś zapomniałem, to piszcie w komentarzach, to wam tam chętnie odpowiem. Ja wam dziękuję za uwagę, za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem. I widzimy się w kolejnych filmach. Już mam nadzieję, że niebawem. Dziękuję wam raz jeszcze za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.